miałem jedną główkę, gumę, założyłem, zobaczcie, taką jedną sztukę mam, zobaczymy co z tego będzie, białej ryby sporo widać, czyli płotka ukleja. Może jakiś sandaczek się skusi. Mały albo szczupaczek. Zobaczymy. Jeszcze kawałek przejdziemy, parę metrów. Idziemy na zbiornik, na zalew. Tam już przejdziemy na drugą stronę i dokończymy dzisiejszy wypad. Dobrze, idziemy ciutkę dalej. Mamy drugiego garbuska na gumkę, skusił się, no ale czekamy na te większe. Na jakiegoś szczupaka czy coś w tym stylu. Za białą rybą fajnie by tu było podnęcić. O, szczupak. O, odprowadził szczupak. Ok, kucniemy. Szczupak niewymiarowy, taki ze 30 parę centymetrów odprowadził. Gumę. Może się skusi. Zobaczymy. Zawsze to jakaś ryba. Każdy by chciał łowić duże ryby, ale łowi się to, co mniej więcej pływa. Parę razy rzucimy, jak nie, to coś odblaskowego. Blaszkę znów założymy. A więc machamy.
obciął mi gumę, bo bez stalki, bez przyponu wolframowego łowię, spinninguję. I obciął, łyknął bardzo, obcinkę miałem, widziałem go, więc mam jeszcze, oprócz wirujących ogonków, które wziąłem, woblerek, wirujące ogonki, jeszcze znalazłem taką gumę białą, założymy ją i zobaczymy. Obcinka była, nie, za lekka jest, muszę coś innego wykombinować, co ja tutaj miałem wcześniej. Nie wybrałem gum i widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Może wirujący ogonek założymy. Tu mam główkę większą. Tu założę z powrotem. Tą gumę. Ostatnia guma. Okej. I tą założymy. Dobrze. Wracamy się, drodzy Państwo, idziemy w stronę zalewu. Łyk dla chłody. Koszulka snie, pozamykane wszystko. Bierzemy sprzęta, czyli nasze pióro. I cofamy się w stronę zbiornika, obławiając jeszcze, czesząc rzekę w tych miejscach, które będziemy przechodzić. Jesteśmy z drugiej strony. Z tamtej strony byliśmy dzisiaj, a teraz przeszliśmy rzekę. Z tej strony zobaczymy, co i jak. Płytko, ale kilka razy rzucimy. Może jakiś okoń się trafi, albo szczupły bolek, czyli nie boleń, tylko szczupak zębaty, ale płytko dno widać, za czym, czy jakieś ryby odprowadzają przynętę, czy gdzie coś widać.
wyżej kija muszę podnieść, bo płytko jest, tak żeby wyżej przynęta szła. O, drodzy Państwo, szczupak odprowadził mi przynętę. Czyli szczupaczek odprowadził przynętę. Zobaczymy. Widziałem szczupaka. Odprowadził przynętę. Może się skusi. Zobaczymy. Dobrze, nie będziemy się rozszulać nad jednym zębatym. Nie ten, to może będzie następny. Więc zawijamy się. Zawijamy się dalej. Baterię mam. Baterię. Idziemy na zalew. O, jak fajnie. No i tak. Ławki na grilla, na palenisko. Mamy tutaj, porzucamy. Więc zobaczymy, co i jak. Jak się dobrze w plecaku poszuka, to i się stalkę znajdzie. Trochę zmęczona, ale jest. Zobaczcie, trochę krzywa, ale znalazłem drut stalowy. W jednej kieszonce był. No i założyłem teraz. Zobaczymy. Szkoda, że wcześniej nie znalazłem, nie szukałem. Zobaczymy. Oczywiście zdejmę plecak. Wejdziemy trochę do wody. Bo jest bardzo ciepło. Teraz już pójdziemy tam do końca i niedługo będziemy kończyć, ale to jeszcze nam z godzinę, dwie na pewno zejdzie. Więc machaj będą, ryby będą. Tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Co my tu mamy? Małże. Zobaczcie, zacisnęła szpony. Więc smykniemy jej zdjęcie. Więc odhaczymy naszą zdobycz. Machamy dalej.
co z tego wyjdzie. Teraz z tej strony idziemy w prawą stronę. Pomału. Znów drzewo, zobaczcie. Ach. Zresztą ciepło jest, można wejść. Więc wchodzimy, no co mogę zrobić? Nic innego mi nie zostało, tylko wchodzimy. Tylko spodnie zdejmę. O, jeszcze się potknęłem, aż kurczę, blade. A no widzicie, tak to jest. Zobaczymy, jaka tam woda, ale patyków. Chyba mnie nie będzie kryło. Już mam prawie po szyję. Gdzie jest ta przynęta? Dobra, tutaj jest. 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 A jak już weszliśmy, to pójdziemy tam trochę dalej. I zobaczymy, co i jak. Więc biorę sprzęta. I pójdziemy tu trochę dalej. Zobaczymy, co i jak. Halla dadej! I wzdłuż ścinek. U, na drzewo to już tam nie wejdę. Na górę to już nie ma szans. Więc muszę uważać, bo z drzewa już nie ściągnę. Kilka przerzuceń. Idziemy dalej. Przeszło, ale tu już jest głębiej. Niestety muszę. Co to jest? Kolejny jakiś śmieć. Śmieci nas nie interesują.
ale ciepełko. Godzina jest, drodzy Państwo, 13:39. To jeszcze trochę, ze dwie godzinki i będziemy kończyć. Spodnie muszę teraz przyczepić do plecaka, tak aby badejki mi podeschły, więc idziemy dalej. Mam nadzieję, że na nikogo nie trafię, bo będzie trochę śmiesznie to wyglądało, no ale idziemy. Zobaczymy z tej strony jeszcze co i jak. Co to jest? Wiewiórka? Wiewióreczka. O, widzicie? Pobiegła wiewiórka. A my pójdziemy tutaj obok. Tutaj porzucamy. Tylko musimy mieć jakieś dojście do wody. Tu mamy tak, ale muszę trochę wejść. Muszę trochę wejść, przynajmniej po kolanka. I tu rzucimy kilka razy. Spodnie mam? Mam. Wiszą na plecaku. Mobilnie dzisiaj. I rzucamy. Zaczep. Mamy zaczep. Mamy, drodzy Państwo, pierwsze z pomostów. Więc trochę porzucamy. Później drugi, trzeci, który będzie wolny. Pomału będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad. Zobaczymy wzdłuż podestu, czy tu nic nie ma. Drodzy Państwo, następna plecionka w wodzie zerwana czyjaś. Będę musiał znów odzyskać. Zobaczymy co i jak. Nie wiem, czy tu nie jest głęboko.
zobaczcie sami, że nie tylko ja zrywam, dużo pozrywanych jest. Pokażę wam żółka i to jest nie moje. Zobaczymy, zobaczcie, ile tego jest. I musimy to zerwać. Zobaczcie, jak ktoś zerwał. Zobaczymy, co będzie na końcu. Czy koszyk gruntowy, bo z federami też tu łowią z pomostu. Czy guma, czy blaszka. Zobaczcie, ile żyłki. To zobaczymy, co tu będzie. Tu jest. Obrotówka. Widzicie? Kolejna zdobyczna. Tym razem balzer. Czwóreczka. Jaka fajna. I przypon stalowy. Więc żyłkę zwiniemy, tak aby się ryby i zwierzęta nie zaplątały. Zobaczcie, ile ktoś zerwał. Tak mówię, spinningowanie to jest, jak to się mówi, drogi wydatek, bo wiecie, że się zrywa i teraz zobaczcie, tyle metrów żyłki czy plecionki jak wcześniej i na dodatek zdobyczna błyska, którą odzyskałem, a przypadkiem zaczepiłem moim zestawem. Okej, to zwiniemy, idziemy dalej. W końcu w ogóle mi te badejki nie wyschną, jak będę cały czas wchodził, wychodził. I zobaczcie, tak to się prezentuje. A to wyciągniemy z wody. Wchodzę na pomost, biorę zabawki, idziemy dalej. Kolejna, druga małża. Zobaczcie. Zamknęła się na przynęcie. Pełna. I drodzy Państwo, praktycznie niedługo koniec. Tak to się mówi. 64 hektary zbiornik w Cedzynie. Prawie na obkogo przeszłem. Od plaży zacząłem, to tylko płyty zostały i tam kawałek z tamtej strony i 64 hektary na obkogo zeszłem. Tutaj podjazd zajęty przez parkę. Idziemy dalej. I tak mówię, cały zbiornik 64 hektary ma w Cedzynie. Obeszliśmy go praktycznie na obkoło. Jeszcze byliśmy na rzece, na rozlewiskach Cedzyny i tak to mniej więcej wyglądało. Tutaj naprzeciwko jest tama, przejdziemy na obkoło i niedługo zakończymy imprezę. Tam plaża jest, zaraz wam pokażę. I tak, drodzy Państwo, plac zabaw
tej strony tutaj wejdziemy zaraz jeszcze na podest, z podestu trochę porzucamy i zobaczycie co i jak to się prezentuje. Podest widokowy, taras. I tak to mniej więcej wygląda. Stamtąd my zaczęli, z plaży naokoło. I tutaj koniec. To tylko tamy i kawałek płyt nie zaliczyłem. A praktycznie 64 hektary zbiornik ma w Cedzynie, rozlewiska, rzeka. I tak to mniej więcej wyglądało. Pójdziemy jeszcze na taras ostatni. Podest. I stąd jeszcze parę razy przerzucimy zestaw. Zobaczymy co jak. Niedługo idziemy kończyć. Widzicie, 14:48. Tyle czasu. Wchodzenie do wody, wychodzenie. No ale wypad zaliczony. I tak to mniej więcej wyglądało. Spodenki jeszcze trochę przeschną. A jeszcze kilka razy tutaj rzucę. I zbiornik w Cedzynie zaliczony. Tak mówiłem, 64 hektary ma zbiornik. Zacząłem od tamtej plaży naokoło, rozlewiska Cedzyny, później rzeka naokoło. I tu już koniec. Tu jeszcze zatoka, pokażę wam później. Tama. I na tym koniec. Kolejna małża. Zobaczcie. Trzecia. Pełna. I nic poza tym. Pomału będziemy kończyć. Pójdziemy jeszcze kawałek, wam pokażę co i jak. I tak to mniej więcej wyglądało, ten dzisiejszy wypad po nocnej zmianie ze spinningiem. Ale jeszcze kilka miejsc wam pokażę i będziemy kończyć. I drodzy państwo, tutaj kończy się, zatoka jest. Na Cedzynie tu plaża jeszcze po lewej stronie. No i tutaj rzeka, przejście i tam tama. Więc tak to mniej więcej wygląda zbiornik w Cedzynie. Musimy przejść przez mostek i będziemy z drugiej strony szli. I wspomniana kładka. O której mówiłem. I tak to mniej więcej wygląda. I jesteśmy po drugiej stronie tej zatoki. Tak jak mówiłem, z tamtej strony plaża na całym odcinku i tu tama. I tak prezentuje się ten zbiornik w Cedzynie. Jeszcze parę minut porzucam i oto w tym miejscu już zakończę wędkowanie. Więc jeszcze kilka rzutów i zawijamy się na Kielce.
Więc drodzy Państwo, leciało tak jak pokazałem. Filmów nie było przez ostatni czas, bo musiałem jakoś z podatku się rozliczyć. Musiałem też YouTube'a odliczyć, bo wiecie, nawet na YouTubie jak są jakieś małe zarobki, bo małe, ale też trzeba to zgłosić, żeby wszystko było na legalu, więc to nie jest takie hop-siup, że jak ktoś mało zarabia, to nie musi w Polsce płacić podatku, musi to zgłosić do Urzędu Skarbowego, że jakieś tam pieniążki z YouTube'a są i musiałem to rozliczyć, więc nie było filmów. Robiłem zakupy też, no ale teraz już na spokojnie wszystko rozliczone, więc wszystko na legalu teraz, więc tak to leciało. Drodzy Państwo, dziękuję wszystkim swoim widzom, że wciąż jesteście ze mną, a dobre i złe, za komentarze, lajki. W wolnej chwili odpiszę, ale pamiętajcie, że czytam Wasze komentarze, daję łapkę, więc zachęcam do komentowania moich filmów, lajkowania, subskrypcji dla nowych widzów, dzwoneczek, tak będą mnie śledzić na bieżąco. I tak to leciało, więc jeszcze raz dziękuję Wam, że jesteście ze mną na dobre i złe. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Więc narka, do następnego, drodzy widzowie. Do następnego, czy to ze spinningu, z gruntu, z pławiku. Zobaczycie sami, co Pyza wymyśli na kolejnym filmie. A więc narka. I na koniec, drodzy Państwo, wiecie, kiedy się najlepiej spinninguje. Albo z rana, albo pod wieczór, a nie w same południe, w upalny dzień.